wszyscy się trochę stresujemy, ale myślę, że ogólnie nastawienie jest dosyć pozytywne. Wszyscy próbujemy podejść do tego tak raczej na spokojnie, bo to i tak już teraz nic nie zmieni, żaden stres. My raczej wszystko mamy przerobione, więc nie powinniśmy się niczym zdziwić. Stresujemy się, trochę to nie dociera, że jest matura. Myśleliśmy, że to będzie jakiś większy stres, z większą siłą to przyjdzie. No ale stres jest zawsze i to myślę, że nas zmobilizuje. Na pewno nie będzie jakoś tak trudno, bo matura jest robiona tak, żeby to większość osób sobie z tym poradziła. No i uczyliśmy się, szkoła nas przygotowała jako tako i myślę, że sobie damy radę. Myślę, że bardziej będzie większej problemów z ustnym. Z językiem polskim pisemnym jest coś takiego, że masz ten czas na przemyślenie, zawsze coś wymyślisz. A na ustnym jednak ten czas jest ograniczony i musisz tak jakby mówić z głowy. Możesz mieć tylko małą karteczkę, nie możesz sprawdzić tego, nie możesz się poprawić i to jest, mam wrażenie, że gorsze. Z tego, co wiem, wszyscy obawiamy się matematyki. Jak zdamy, to świętujemy. Jak nie zdamy, będzie różnie, ale... Wierzę, że będzie dobrze, bo naprawdę uczyliśmy się. Pierwszy dzień matur, po wielkim weekendzie, dużym weekendzie. Młodzież piękna, przygotowana, kasztany kwitną, pogoda super. Trzymamy jako komisja kciuki i życzymy im powodzenia. Tyle, co można pięknym maturzystom życzyć w tym pierwszym dla nich, jak to się mówi, dojrzałym dniu. Wszystkiego dobrego im życzymy i trzymamy kciuki, aby im się wszystko udało i powodzenia łamania piór.